Ruszamy w dalszą drogę do województwa mazowieckiego szlakiem miodu kurpiowskiego, który posiada unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Tradycje pszczelarstwa na kurpiach zielonych i kurpiach białych sięgają XV wieku. Dobrze znane i udokumentowane są kultywowane przez pszczelarzy, spadkobierców bartników. Miody kurpiowskie docierały na dwory królewskie i książęce, a także do klasztorów i dworów magnackich. Przednia jakość tych miodów była przyczyną nadawania kurpiowskim bartnikom przywilejów, a miód i jego pozyskiwanie chronione były regaliami, królewskimi certyfikatami. Już w 1401 roku książę Janusz Mazowiecki wydał regale uznawane za pierwsze regale bartne, określające statutem zasady funkcjonowania bartników, ich prawa, ale przede wszystkim obowiązki. Czym się charakteryzuje miód kurpiowski? Miód kurpiowski, podstawową zaletą czy cechą miodu kurpiowskiego jest odwołanie się do takich starych tradycji. To jest miód, który jest zbierany tak naprawdę dwa razy w roku. Czyli nie po poszczególnych roślinach kwitnących, nektarodajnych, czyli po akacji, po lipie, tylko tak jak to kiedyś było, w połowie czerwca, na Jana, to jest między połową, około 20 czerwca i potem na koniec sezonu. Czyli jest to miód generalnie wielokwiatowy, tyle że zbierany z wielu po sobie kwitnących roślin. To jest taka charakterystyczna cecha tego miodu, więc on jest bardzo długo składowany, przechowywany czy pielęgnowany w ulu przez pszczoły i dopiero potem pszczelarz to pozyskuje. Kurpie w ogóle jako teren, na którym się pozyskuje, to są tereny o bardzo niskiej bonitacji gleb. Skutkuje to tym, że wydajność nektarowa też roślin, z których potem pszczoły zbierają nektar, jest niska. I żeby zebrać taką ilość miodu, którą pszczelarz potem może pozyskać z danej rodziny pszczelej, musi trwać i trwa bardzo długo. Jego proces pozyskiwania, potem konfekcjonowania podlega bardzo takim rygorystycznym ograniczeniom. Nie wolno pewnych rzeczy robić, a inaczej, co ważne, łatwiej jest powiedzieć, że ten miód po pozyskaniu, po odwirowaniu z ramek powinien być w możliwie krótkim czasie rozlany do słoików, czyli konfekcjonowany i pierwsza krystalizacja tego miodu następuje już w opakowaniach, które potem są, w których ten miód się sprzedaje. Miód kurpiowski to miód płynny lub skrystalizowany, pochodzący z nektaru roślin z ewentualnym dodatkiem spadzi. Ma intensywny aromat ze specyficznym korzennym zapachem i delikatny, lekko słodki smak. Z jakich roślin głównie pszczoły powinny zbierać nektar, żeby mówić o miodzie kurpiowskim? No powiem ci, to jest tak. Kruszyna. To jest komunica, na pewno biała kończyna, ale już czerwona kończyna na pewno nie. Czyli to są rośliny dziko, że tak powiem, czy też żyjące w dużej części na pastwiskach, na łąkach, na takich uprawach bardzo ekstensywnych. Co oznacza dla konsumenta fakt, że miód kurpiowski ma unijny certyfikat? Znak unijny tak naprawdę potwierdza, że to jest pełnowartościowy produkt, ale również, co jest istotniejsze, ten produkt musi podlegać procesowi certyfikacji. Czyli ktoś niezależny od pszczelarza, ktoś z zewnątrz po prostu sprawdza i potwierdza, że ten produkt, którego nazwa jest właśnie miód kurpiowski, spełnia te określone wymagania. I proces produkcji, proces pozyskiwania i co do miejsca, i co do metody produkcji jest rzeczywiście spełniony. Kurpie są obszarem bardzo słabo zurbanizowanym. Nie ma tu wielkich ani średnich zakładów przemysłowych oraz wielkoobszarowych i towarowych gospodarstw rolnych.
Co nietypowe, na obszarze Kurpi nie ma ani jednego miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wyjątkowe walory przyrodnicze tego terenu przyczyniły się między innymi do zaliczenia go do zielonych płuc Europy. Wyjątkowość tego regionu potwierdzają również występujące tu obszary objęte siecią Natura 2000, Dolina Dolnego Bugu, Puszcza Biała oraz Dolina Omulwi i Płodownicy. W tym regionie znajduje się również Nadburzański Park Krajobrazowy, a także wiele rezerwatów.